Jesteśmy tutaj po otwartym pucharze Krakowa i po eliminacjach do Mistrzostw Europy z Jerzym Piłsudskim. Akurat Pisulskim, przepraszam. Pisulski to marszałek, był dzisiaj właśnie na Wawelu, widziałem jego kryptę, ale Pisulski to ja. Akurat wygrałeś te mistrzostwa, jak się czujesz? Bardzo się czuję usatysfakcjonowany, bo tylu tutaj dobrych zawodników udało mi się pokonać, że jest to satysfakcja duża. Ja Cię obserwuję tak od kilku lat, Cię widzę na scenie, nie mam dobrej pamięci, ale wspominam Cię zawsze w formie, która jest trochę lepsza, jesteś trochę dalej od tych innych zawsze, ale mówiłeś przed chwilą na scenie, że w ostatecznych przygotowaniach Ci się niekiedy coś psuje? Tak. No, jeżeli chodzi o tutaj zawody krajowe, to tą formę, którą udaje mi się przygotować w końcówce, to wystarcza na to, żeby rywalizować z najlepszymi w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o arenę międzynarodową, już jest poziom dużo, dużo wyższy i tam, żeby powalczyć, to naprawdę ta forma musi być wysoka. I jak na razie, raz mi się udało powalczyć na Mistrzostwach Europy, zostałem mistrzem Europy w 2008 roku. No i jak gdyby zacząłem celować troszeczkę wyżej, zdobywać jakieś medale na Mistrzostwach Świata, i przygotowuję się tylko i wyłącznie na sezon jesienny, to jest sezon, kiedy się odbywają Mistrzostwa Świata. Natomiast nie udaje mi się niestety dopchać do tej strefy medalowej i byłem już 6., 2 razy 5, no i na tym się skończyło. Nie? Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się troszeczkę wyżej. No nie ukrywam, że tak jak każdy sportowiec marzy o tym jednym złotym medalu i to byłby ukoronowanie mojej jak gdyby kariery sportowej. Dlaczego klasyka? Myślę, że ja wróciłem do czynnej takiej uprawienia kulturystyki dość późno, bo zacząłem startować jako junior. W wieku 19 lat byłem jeszcze polski juniorów, a później miałem przerwę praktycznie 14-letnią w startach, w zawodach, gdzie owszem uprawiałem kulturystykę, ale bardzo rekreacyjnie, nie startując w zawodach. Chodziłem sobie na siłownię i dopiero po 14 latach, gdy pan Paweł Fileborn jak gdyby zaszczepił nową dziedzinę kulturystyki, jaką jest kulturystyka klasyczna, zacząłem upatrywać swoich szans w tej dziedzinie sportu i wróciłem. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie miałem jak gdyby predyspozycji do rozwijania wielkiej muskulatury, natomiast mam w miarę kształty te proporcjonalne, no i udaje mi się tu rywalizować właśnie z zawodnikami lżejszymi, gdzie są limity wagi i troszeczkę inne kryteria oceny są brane przez sędziów. Okej, to dziękuję za komentarz i dużo szczęścia za 3 tygodnie na Węgrach chyba? Na Węgrach, dziękuję. Nie dziękuję, żeby mnie zapeszczyć, ale możecie trzymać kciuki. Dziękuję.